witam wszystkich bardzo serdecznie, dorosłych i tych mniejszych. Nazywam się Mateusz Wdowiak, jestem zawodnikiem Rakowa od ponad 2 lat już, ale w piłkę gram znacznie dłużej, bo pochodzę z Krakowa. No i tak już sobie gram w tą piłkę od ponad 16 lat, natomiast w sumie to jeszcze dłużej, bo jak byłem takim dzieciaczkiem jak wy już, to zaczynałem coś kopać w piłkę. Nieważne w jakim wieku to robimy, czy gdzie, żeby po prostu to sprawiało dużą przyjemność, bo wtedy ta pasja może się przerodzić w coś więcej, tak jak w moim przypadku. Ile lat pan już pracuje w tym zespole? No, ponad 2 lata. W lutym było 2 lata. Musi powiedz. Raków jest lepszy od Messiego? Myślę, że drużyna jest zawsze mocniejsza od poszczególnego pojedynczego zawodnika, nawet takiego, jakim jest Leo Messi. Więc myślę, że Raków jest lepszy. Jak się gra w takiej super drużynie? Bardzo dobrze, że to podkreśliłeś, że super drużynie. Dokładnie tak jest. No i gra się super. To jest bardzo fajny klub, bardzo fajni ludzie, wszyscy, więc na pewno jest, naprawdę jest super. Ile jest pan strzelił bramek? No, dobre pytanie. Gdzieś tam są jakieś statystyki? W całym sezonie. W tym sezonie mam 6 bramek. Zapomniałam. Czy Wdowiak podpisze mi proporczyk? No oczywiście, że tak. Jak się stać słynnym piłkarzem? Ważne jest to, żeby zacząć już trenować w jakimś klubie. Myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Do tego dołożyć zaangażowanie i tą pasję, czyli po prostu tą radość. I ustawić sobie też taki cel, żeby jeżeli chce się zostać tym piłkarzem, to do tego dążyć konsekwentnie z dnia na dzień. Ile spędzasz godzin na treningu? To jest też zróżnicowane, natomiast tak uśredniając, myślę, że około 6 godzin. To 6. Ile jest 2 dodać 2? Niepodchwytliwe. Chyba 4. Jaki był twój najlepszy mecz, który pamiętasz? Myślę, że finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, wygrany z Lechem 3-1. Bardzo pamiętny mecz. Czy pan umie śpiewać piosenkę o wiośnie? Może kiedyś umiałem, ale teraz już niestety nie. Wstało ciepłe słońce na polanie w ciemnym lesie. To jeszcze nie koniec. Na jakiej pozycji gra Mateusz? Pomocnik. W którym roku Mateusz został zawodnikiem Rakowa Częstochowa? 2021. Ile bramek zdobył Mateusz w barwach Rakowa Częstochowa? 17. Ile meczów w barwach Rakowa rozegrał Mateusz? 85. Oh yeah!